serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować modyfikację do patcha 8.8. Króciutko i dosyć konkretnie. Jak widzicie, działający XVM. Oczywiście fajna sprawa. Jeżeli chodzi o następną modyfikację, dotyczy ona celownika. Nawet będzie podana nawet z penetracją prawdopodobną i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa, jest to po prostu, można powiedzieć, hitlock, czyli można powiedzieć kolorowe zadane obrażenia. Czyli jeżeli przebijemy jakąś strefę, jest ona pomalowana na ten kolor. Jeżeli nie przebijemy, to znowu na drugi. Tu mowa oczywiście o kolorze zielonym oraz czerwonym. Druga sprawa, mamy do dyspozycji również... jakby to mam powiedzieć, zoom, prawda? Widzicie tutaj razy 14, 6, 3, 1 i możemy sobie to odscrollować. Dosyć fajna sprawa, dosyć przydatna. Natomiast jak widzicie tutaj ostatnio pokazane miejsce czołgu na mapie, oczywiście te modyfikacje również tutaj możemy zobaczyć. Jeżeli chodzi o inną sprawę, oczywiście mamy tu nawet pokazane szanse na zwycięstwo, pojazd i tak dalej, i tak dalej. Wszelkie inne modyfikacje typu oczywiście po bitwie, takie jak po prostu Jasen, Krasen, z tego co się tutaj, ale jeszcze nie po polsku, niestety te modyfikacje nie zostały jeszcze wszystkie zebrane. Jak sami wiecie, dopiero jest 2 dni po patchu. Więc po prostu, żeby tutaj nie przedłużać, przejdźmy może do garażu. Powiem Wam całkowitą resztę, jak tutaj to mniej więcej jest. Jeżeli chodzi oczywiście damage panel, jest on tutaj pokazany po lewej stronie na dole, jak i oczywiście zadane obrażenia u góry. Natomiast jeżeli chodzi o taka ciekawostka, to oczywiście ping serwerów, jak tutaj widzicie, no i to co powiedziałem wcześniej. Oczywiście Jasen Krasen, czyli statystyki kolorowe, czaty po walce. Jako przebieg służby na razie nic nie zostało zrobione, trzeba z tym poczekać. No i po prostu, no tak jak powiedziałem, no trzeba poczekać. Wszystkie modyfikacje dopiero zostaną, będą robione. Ja to może po prostu ja będę miał czas i chwilkę zbiorę do kupy i po prostu wkleję to jako modyfikację wersja druga. Na chwilę obecną jest to, co po prostu jest. Większość po prostu rzeczy, których nie wymieniłem, bo chciałem to dosyć szybko zrobić, sprawnie. Większość rzeczy, które jeszcze nie wymieniłem, dam po prostu pod filmikiem, żebyście mogli to sobie zobaczyć i ocenić. A i sorry za kamerkę, kurczę, dosyć ciemno jest i nie łapie mi po prostu ostrości. Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się.